Witam serdecznie, Podziemna TV. Dzisiaj zajmiemy się najważniejszym tematem poruszanym w ostatnich dniach przez media, czyli tematem OFE, otwartych funduszy emerytalnych. Opowiem Państwu pokrótce, jak w rzeczywistości wygląda funkcjonowanie tego systemu w Polsce dzisiaj, ale najpierw zajmiemy się wypowiedzią premiera Donalda Tuska, która miała miejsce w tych ostatnich dniach na temat właśnie otwartych funduszy emerytalnych. Państwo musicie mi wybaczyć, że ja Wam tą wypowiedź puszczę pociętą na fragmenty, ale to dlatego, że każdy fragment tej wypowiedzi, każde zdanie praktycznie osiąga coraz wyższe szczyty hipokryzji i obłudy i wymaga komentarza. I w takiej formie chcę Państwu tę wypowiedź przedstawić. Jest to wypowiedź premiera Tuska odnosząca się do krytyki jego pomysłów przez pana Balcerowicza, natomiast w tej wypowiedzi padają dużo ważniejsze zdania i premier ujawnia dużo ważniejsze rzeczy niż to, o czym mówią obecnie media. Proszę posłuchać. Ci, którzy wprowadzali w życie OFE, czują się bardzo przywiązani do tego modelu, ale nie zmienia to faktu i widać to przecież gołym okiem, że ten model okazał się niezwykle kosztowny z punktu widzenia przede wszystkim polskiego podatnika. Premier mówi nam dzisiaj, że gołym okiem widać, że OFE są kosztowne dla podatnika. Proszę Państwa, przypominam, że ten człowiek jest premierem od 6 lat, a nie od wczoraj. Przypominam również, że OFE działają w taki sam sposób od jeszcze dłuższego czasu. Czyli ten facet, spełniający najważniejszy urząd w państwie, mówi nam dzisiaj, że przez 6 lat sprawował urząd z zamkniętymi oczami tak naprawdę. I dopiero niedawno je otworzył i stwierdził, no tak, ogołem okiem widać, że ten system jest kosztowny, trzeba go zmienić. To jest kpina, proszę Państwa. Kosztowny z punktu widzenia przede wszystkim polskiego podatnika, bo polski dług rośnie nie dlatego, że nie mamy OFE, tylko między innymi dlatego, że taki system wprowadziliśmy. To już jest szczyt hipokryzji, proszę Państwa. Polski dług publiczny rośnie oczywiście dlatego, że rząd premiera Tuska nas zadłuża. Od 6 lat ten człowiek jest premierem, od 6 lat osobiście odpowiada za to, co się w tym kraju dzieje. Między innymi za wielkość długu publicznego, który w tym czasie powiększył prawie dwukrotnie. I on nam dzisiaj próbuje powiedzieć w oczy, że za ten dług nie odpowiada on, który go zaciągnął, tylko OFE, które mu pieniądze pożyczyły, nasze pieniądze tak naprawdę mu pożyczyły. OFE to tak naprawdę 1/7 i to dość skromna 1/7 naszej przyszłej emerytury. Natomiast gigantyczne koszta, już nie mówię o tym, ile OFE zarabiają na polskich podatnikach. Nie mam zwyczaju komuś zaglądać w kieszeń, chociaż te dane były bulwersujące. Premier Tusk podnosi głos oburzenia, że OFE zarabiają na podatnikach. Chciałem tylko Państwu przypomnieć w takim razie, że to rząd pod przymusem odbiera obywatelom pieniądze, z których część przekazuje do OFE i dzisiaj ten facet ma czelność powiedzieć nam, że OFE, z oburzeniem, że OFE zarabiają na podatnikach. Proszę Państwa, przy tym ile rząd i władza zarabiają na podatnikach, to ile zarabiają OFE to jest naprawdę pikuś. W tym zdaniu pan Tusk powiedział jeszcze jedną kuriozalną rzecz, a mianowicie, że nie ma zwyczaju zaglądać innym do portfela. Proszę Państwa, premier Tusk bez przerwy zagląda nam, obywatelom, do portfela, każąc nam się rozliczać z każdej transakcji pieniężnej, z każdego zrobionego grosza. Nie muszę dodawać, że podatki za rządów premiera Tuska tylko i wyłącznie rosną. Czyli z naszego portfela, z naszej kieszeni premier zabiera coraz więcej. A teraz z pełną powagą śmie do kamery powiedzieć, że on nie ma zwyczaju zaglądać innym do portfela. To, co dużo ważniejsze, to to, że z punktu widzenia całości państwa polskiego ten system nie daje zbyt wiele dobrych efektów emerytom. Mówię tutaj bardzo delikatnie. Natomiast jest niezwykle kosztowny i zagrażający bezpieczeństwu finansów publicznych. Szanowni Państwo, to jest najpoważniejszy fragment tej wypowiedzi. Premier Tusk bez ogródek ujawnił, że system OFE zagraża bezpieczeństwu finansów publicznych, zagraża bezpieczeństwu państwa. Ja przypominam, że premier jest premierem od 6 lat i odpowiada osobiście za to, co się w tym kraju dzieje przez te 6 lat. I on nam po 6 latach mówi, zupełnie bez zająknięcia nawet, że cała reforma emerytalna OFE i ten system zagraża bezpieczeństwu państwa. Proszę Państwa, to są zarzuty, to nie są żarty ani słowa rzucane na wiatr, tylko to jest naprawdę bardzo poważna sprawa. Facet, który jest premierem, najważniejszym urzędnikiem w państwie, właśnie wyznaje do kamery, że cały system emerytalny oparty o OFE, cała ta reforma zagraża bezpieczeństwu finansów publicznych. Przecież to się powinno skończyć prokuratorem i to dla niej innej osoby, która to przeprowadzała, która dzisiaj jest premierem od 6 lat i nie dopełnia obowiązków służbowych, ponieważ do tego dopuszcza od 6 lat, tak? Toleruje to przez 6 lat i dzisiaj nam takie rzeczy premier ujawnia.
i nikt się tym nie zajmuje w mediach, nikt tego nie podchwyci, nikt na to nie zwrócił uwagi, tylko każdy do tego przychodzi nad tym do porządku dziennego. Przecież to znaczy, że cały aparat państwa, cała ta szopka w telewizji polityczna uprawiana, to jest jeden wielki żart, proszę państwa. Tu nikt nie traktuje naszego kraju poważnie. Ani tego, co pełniąc funkcje najważniejsze w państwie, do nas publicznie mówi. OFE daje trochę pozytywnych efektów, jeśli chodzi o rozwój rynku kapitałowego i poza tym prawie same negatywne efekty, jeśli chodzi o finanse publiczne. Na koniec premier podkreśla i powtarza jeszcze raz, że OFE to są same negatywne skutki dla finansów publicznych, czyli mówiąc po ludzku dla nas, dla obywateli tego kraju. A po drugie premier ujawnia tutaj nam faktyczne powody, dlaczego ta reforma emerytalna w ogóle została przeprowadzona tak naprawdę. Oczywiście nie chodziło o dobro nas, obywateli, tylko chodziło o korzyści płynące z tej reformy dla rynków kapitałowych. I premier powiedział to dzisiaj wprost, po tym jak od 6 lat jest premierem i nic z tym do tej pory nie zrobił. Drodzy widzowie, nie wiem jak dla Was, dla mnie jest to autentyczny szok, że najważniejszy urzędnik w państwie ujawnia takie rzeczy i nikt, ani media, ani opozycja, ani prokuratura, nikt nie zwraca nawet na to uwagi. Tylko wszyscy są zajęci kłótnią wewnątrz władzy, przepychankami o to, jak podzielić łupy, jak podzielić pieniądze, które nam przymusem władza odbiera. Jak długo jeszcze pozwolimy się obrażać? Przecież ci ludzie w żywe oczy kpią sobie z nas. Władzy, politykom nie wolno ufać, ich trzeba kontrolować. Jeżeli ja popieram jakąś partię i ona wygrywa wybory do Sejmu, to w tym momencie moje zaufanie się powinno skończyć. Powinna mi się zapalić czerwona lampka, żeby im patrzeć na ręce, czy oni czasem nie chcą mnie zrobić w balona. Szanowni Państwo, na koniec chciałem zaprezentować w krótki, prosty sposób, jak funkcjonuje w rzeczywistości system emerytalny w Polsce w tej chwili. O co chodzi tak naprawdę z samym tym ZUS-em, z OFE i z naszymi pieniędzmi, które tam trafiają. Przede wszystkim proszę sobie zdać sprawę, że wszystkie emerytury i naświadczenia to są jedne z wielu bieżących wydatków państwa, finansowane są z bieżących wpływów do kasy państwa. Jak to wygląda w praktyce? Rząd pod przymusem odbiera podatnikom pewne ilości pieniędzy, z których zaspokaja swoje wydatki. Część z tych pieniędzy w postaci składek ZUS-owskich trafia do ZUS-u i ZUS te pieniądze na bieżąco wypłaca w postaci świadczeń emerytalnych i rentowych. Tych pieniędzy oczywiście nie starcza na te potrzeby, w związku z tym rząd z innych pieniędzy, które nam odbierze w inny sposób, w innych podatkach, dofinansowuje deficyt ZUS-u i uzupełnia te brakujące kwoty po to, aby emerytury mogły być wypłacane. Co w tym systemie zmieniło wprowadzenie OFE? Otóż część z pieniędzy, które trafiały do ZUS-u ze składek ZUS-owskich, zaczęła być przekazywana do tak zwanych OFE, otwartych funduszy emerytalnych, a one te pieniądze, jak to się mówi popularnie, inwestują, chociaż to nie ma z inwestowaniem wiele wspólnego, one te pieniądze albo pożyczają rządowi z powrotem poprzez wykup obligacji skarbowych, albo lokują je, przekazują rynkom kapitałowym, czyli na giełdy papierów wartościowych, jak to się ładnie mówi, inwestując w różne instrumenty finansowe, chociaż z inwestowaniem ma to bardzo niewiele wspólnego tak naprawdę, ale o tym powiemy sobie kiedy indziej. I przypominam, co ujawnił przed chwilą premier Tusk. Cała ta reforma OFE tak naprawdę służyła temu, żeby właśnie skorzystały na tym rynki kapitałowe, rynki, tak zwane rynki finansowe. Chodziło o dopływ gotówki na giełdę papierów wartościowych. Krótko mówiąc, jeżeli któregoś pięknego dnia nie będzie chętnych na spekulowanie instrumentami finansowymi, na obracanie nimi, to wszystkie nasze oszczędności zgromadzone w OFE będą nic nie warte i nikt za to nie będzie odpowiadał, bo takie są prawa rynków finansowych. Każdy uczestnik rynku finansowego podpisuje oświadczenie, że jest świadom tego ryzyka. Krótko mówiąc, te pieniądze mogą wyparować zupełnie legalnie, zupełnie bez niczyjej odpowiedzialności i my z tego możemy nie zobaczyć nic. To jest oczywiście bardzo czarny scenariusz, który jest dosyć mało prawdopodobny. Niemniej jednak taka jest prawda. Nasze emerytury w OFE są zależne tylko od tego, czy w przyszłości znajdą się spekulanci chętni, aby obracać, spekulować instrumentami finansowymi na giełdzie papierów wartościowych. Absurdalność tego systemu opartego o ZUS i o OFE, czyli podział na filary, jest oczywista, mianowicie ZUS zabiera od nas składki, z których część przekazuje OFE. Między innymi przez to brakuje mu na wypłatę emerytur. W związku z tym pożycza pieniądze od rządu. Rząd te pieniądze pożycza od OFE, a OFE te pieniądze wzięły przed chwilą z ZUS-u. Kółko zamknięte.
Wszystko oczywiście po to, żeby OFE mogły zarobić, żeby rynki kapitałowe mogły zarobić, żeby rządzący mieli z czego żyć i żeby ZUS miał się z czego utrzymać. I teraz cała ta kłótnia wokół OFE, cała ta propozycja rządu, mówiąc wprost, sprowadza się do tego, i proszę mi wybaczyć język, że najpierw rząd pożyczył od OFE pieniądze, sprzedając im obligacje skarbowe, a teraz chcę powiedzieć takiego wała, nie oddamy wam tych pieniędzy i co nam zrobicie? Oddamy je w przyszłości bezpośrednio emerytom. Oczywiście finansowane będą te pieniądze z ówczesnych podatników, którzy będą musieli na nie zarobić, zapracować. Czym premier się oczywiście nie musi martwić, bo wtedy będą rządzić inni, więc to jest jakby nie jego problem. A nawet gdyby rządził nam jeszcze lat 40 nasz kochany premier, to zawsze może zrobić to, co już na nas przećwiczył, kiedy dojdziemy do wieku emerytalnego. Zamiast wypłacić nam nasze pieniądze, które teoretycznie mamy zgromadzone, powie po prostu, przykro mi, jest kryzys, musimy zacisnąć pasa i podniesie nam wiek emerytalny do lat na przykład 75. Kto mu tego zabroni, skoro już raz to zrobił? To wszystko na dzisiaj, proszę Państwa. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze, krytyczne uwagi, spostrzeżenia na temat tego, co zrobić, żeby ten kanał jeszcze lepiej wyglądał i żeby dotrzeć do jeszcze większej liczby osób. Dziękuję za wsparcie, dziękuję za darowizny. Przypominam, że ten kanał jest finansowany tylko i wyłącznie przez widzów, przez tych z Państwa, którzy zechcą w jakikolwiek sposób docenić to i doceniają to, że taki kanał w przestrzeni publicznej istnieje. Bardzo za to dziękuję. Zachęcam do subskrybowania, lajkowania, dzielenia się tymi nagraniami ze znajomymi, linkowania ich w sieci. Bo tylko tak ludzie mogą się o nich dowiedzieć. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia.